Dzisiaj słowo mamy bardzo mocne. Myślę, warto zwrócić uwagę najpierw na to, że jest ono zwrócone do każdego z nas osobiście. Pierwsze czytanie słyszymy Mojżesza, który kończy swoją mowę do Izraela, do ludu Bożego, stojąc już po drugiej stronie Jordanu. Zostało im tylko do przejścia, została im do przejścia ta rzeka. Kiedy ją przejdą, będą w ziemi świętej, będą u celu. I mówi do całego ludu, do wielu, wielu tysięcy ludzi, ale używa formy ty, ty. Kładę dziś przed tobą życie i śmierć, szczęście i nieszczęście. Nakazuję ci miłować Pana Boga twego. Jest ważne, żeby usłyszeć to. Kładę przed tobą. Nakazuje ci. Choć ma przed sobą wielki tłum, ale mówi do każdego osobiście. Takie jest to słowo dzisiaj. Jest adresowane do każdego z nas, nawet jeśli jesteśmy w dużej wspólnocie. Mojżesz chce pokazać, że będąc w dużej wspólnocie, będąc w samym środku ludu Boga, musimy brać odpowiedzialność za swoje decyzje sami, że one są indywidualne, te decyzje, one są osobiste. Nie wytłumaczymy się tym, w jaki sposób postępują inni. Nie wytłumaczymy się tym, jaka jest w cudzysłowie średnia, albo jaka jest moda, na jakie postawy, na jakie zachowania. Nie wytłumaczymy się tym, czego chce od nas, nie wiem, najbliższa grupa, taka czy inna poprawność. Nie schowamy się za żadną liczbą, nie schowamy się za żadną grupą. Kładę dziś przed tobą życie i śmierć, szczęście i nieszczęście są przed tobą. Ty dokonujesz wyboru. I kiedy mówi do nas, do każdego z nas osobiście, kiedy mówi o tym wyborze, to właśnie warto sobie uświadomić moment, w którym to się dzieje. Właśnie doszli do Ziemi Świętej i właśnie będą w nią wchodzić. Więc ten wybór między życiem a śmiercią, między szczęściem a nieszczęściem, to nie jest wybór między Ziemią Świętą a Egiptem, z którego wyszli. My byśmy chętnie w ten sposób widzieli rzeczywistość. Stoimy na rozdrożach, tu do Egiptu, a tu do Izraela. Tu śmierć, tu życie. Tu niewola, tu wolność. Tu nieszczęście, tu szczęście. To by było bardzo proste. Ale oni nie mają, nie dokonują wyboru, czy wchodzić do Ziemi Świętej, czy wrócić do Egiptu pod władzę Faraona. Czy... Nie, na pustyni mieli takie momenty. Kiedy wyszli 40 lat wcześniej, kiedy wyszli z Egiptu, mieli takie momenty, że chcieli wracać, bo na pustyni był głód, bo na pustyni było pragnienie, nie było wody. I z tej perspektywy, nieraz kilku miesięcy, nieraz kilku lat,
ten Egipt wydawał się im atrakcyjniejszy niż ta ziemia, do której ciągle daleko, daleko nie mogą dojść. A w tym Egipcie wszystkiego mieli, potąd zdążyli zapomnieć, że ten Egipt zabijał im dzieci, że ten Egipt ich zmuszał do katorżniczej pracy, że rozwalał ich rodziny. Nie, nie. Chwilę tylko minęło, pamiętali już tylko tyle, że tam były ryby, tam były melony, tam była cebula, tam było co jeść. Ale to nie jest ten moment. Oni teraz nie wybierają między Egiptem a ziemią obiecaną. Oni wchodzą do ziemi obiecanej. Wreszcie przyszli. I na progu Mojżesz im mówi: wejdziecie do tej ziemi i musicie być świadomi, że ta ziemia da wam życie albo was zabije. Że w tej ziemi, która jest ziemią Boga, znajdziecie szczęście albo nieszczęście. Dalej musicie wybierać. Teraz się liczy to, jakimi drogami będziecie chodzić po tej ziemi obiecanej, po tej ziemi, którą nazywamy świętą, po tej ziemi, która należy do Boga. Nie. W tej ziemi może was spotkać pełnia życia i może was spotkać śmierć. Mojżesz mówi, może się zdarzyć tak, że nie zabawicie tu długo. Mówi, oświadczam wam dzisiaj, jak w tej ziemi świętej będziecie służyć bogom obcym, na pewno zginiecie, nie zabawicie na tej ziemi, którą idziecie posiąść. Jak w tej ziemi, która jest ziemią Boga, będziecie chcieli służyć obcym bogom, to ta ziemia was zabije. To jest bardzo mocny tekst. To jest bardzo mocny tekst. Samo to, że wejdą do ziemi świętej, nie uczyni ich świętymi. Samo to, że wejdą do ziemi świętej, nie uczyni ich pełnymi życia. Może być tak, że w samym środku ziemi świętej spotka ich przekleństwo od Boga. Kiedy to się stanie? Kiedy, jak to w ogóle możliwe? Nie? Na ten temat najważniejsze słowa Boga padają na samym końcu. Wybierajcie życie, byście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego. I teraz słuchajcie, to jest bardzo ważne. Lekcjonarz nasz ma ten tekst tak: bo tu jest Twoje życie i długie trwanie Twego pobytu na ziemi. Bo tu jest Twoje życie i długie trwanie Twego pobytu na ziemi. Ale jeśli sięgniecie do najnowszych wydań Pięcioksięgu Tory, one wracają do takiego przekładu, który najmocniej podkreślał w XII wieku jeden z najmądrzejszych komentatorów Tory, nazywał się Ibn Ezra. I on mówi, jak ten tekst czytać dosłownie, tak jak go gramatyka podpowiada, to to ostatnie zdanie brzmi: bo On jest Twoim życiem i długim trwaniem Twoim na ziemi. On, Bóg, Bóg jest Twoim długim życiem i trwaniem na wieki. On, nie tu. Nie chodzi o miejsce, chodzi, że na tym miejscu jesteś z Nim. I kiedy jesteś z Nim, kiedy jesteś z Nim w miłości, kiedy jesteś z Nim w wiernej relacji,
to On jest Twoim długim życiem i trwaniem na wieki. Tak jest ta mowa Mojżesza skończona. Wybierajcie życie, byście żyli miłując Pana Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego, bo On jest Twoim życiem i On jest Twoim długim trwaniem na ziemi. To, że jesteś w Ziemi Świętej, jeszcze nic z tego nie wynika, ale jeśli w niej jesteś z Bogiem, bo to jest Jego ziemia, bo to jest Jego miejsce, bo to jest największa szansa tu się z Nim spotkać, to jest to, ta przestrzeń, którą On wybrał. Tu z Nim możesz mieć życie pełne i możesz trwać w sposób szczęśliwy, pełny, jasny. Wiecie, w całości ten tekst, on mówi, że nie miejsce nas zbawia. Nie miejsce czyni nas szczęśliwymi. Tylko komunia z Bogiem w tym miejscu. Nie takie czy inne czynności przeżywane w Kościele czynią nas pełnymi życia. Tylko spotkanie z Bogiem. To jest tekst, który bierzemy do siebie. W starożytnym kościele, jak kłamie, to ksiądz profesor mnie poprawi. Jak chrzczono dorosłych ludzi, to na zakończenie tego obrzędu chrztu dawano nowo ochrzczonym do picia mleko i miód. Po to, żeby mieli to przekonanie, że właśnie weszli do ziemi mlekiem i miodem płynącej. Czyli weszli do ziemi obiecanej. Ziemią obiecaną jest Kościół. To jest Ziemia Święta, tu gdzie jesteśmy teraz. Spożywamy więcej niż mleko i miód. Spożywamy ciało i krew Jezusa. I to jest tekst do nas, ten tekst mówi do nas dzisiaj. Wszedłeś do Ziemi Świętej, tu możesz znaleźć życie albo śmierć. Nie znajdujesz życia jakby z automatu, tylko dlatego, że tu jesteś. To znaczy, że masz gwarancję, że masz pewność. Nie, nie masz żadnej. Masz życie, masz szczęście, jeśli tu się spotykasz z Nim. Jeśli tu wchodzisz w komunię z Nim, tak jak to tę komunię opisał Mojżesz, jeśli Go kochasz, jeśli słuchasz Jego głosu, jeśli lgniesz do Niego, to masz w sobie życie dla siebie i dla Twoich dzieci. To życie z Ciebie będzie się przelewać do następnych pokoleń. Jeśli jesteś przy Nim, jeśli Go kochasz. Wiem, że są młodzi ludzie, którzy się przygotowują do bierzmowania. Dobrze, że jesteście. Ale samo to, że jesteście, jeszcze nic nie znaczy. Co jest między Wami a Jezusem? Idziecie do bierzmowania. Przygotowanie trwa kilka lat. Możecie zostać wybierzmowani. Co przez to wszystko dzieje się między Wami a Jezusem? Słuchacie Go? Lgniecie do Jego słowa? Dzisiaj na arenie bardzo wielu młodych ludzi, którzy przychodzili do mnie do spowiedzi, po prostu posyłałem: idź przed Najświętszy Sakrament, idź do Jezusa, powiedz Mu, kocham Cię. Idź, powiedz Mu, ufam Ci. Idź, pogadaj z Nim. Nie chodzi o to, że jesteś na arenie. Chodzi, że jesteś z Nim. Powiedz Mu, kocham Cię. Ziemia Święta nas zbawia. Bycie w Kościele nas zbawia. Jeśli w tym Kościele chodzimy drogami Boga. Jeśli chodzimy za Nim.
jeśli przylgnęliśmy do Niego. Ale jeśli, tak jak mówi Mojżesz, nie chcemy w tej ziemi Boga oddawać cześć Bogom obcym, jeśli w tej ziemi Boga, wiem jak to brzmi, a to jest możliwe w Kościele, że w Kościele nie Chrystus jest najważniejszy, tylko i nie Bóg jest najważniejszy, tylko w Kościele może być tak, że pieniądz jest najważniejszy, że kariera jest najważniejsza, nie wiem, że polityka jest najważniejsza. Możemy mieć nie wiadomo ile bożków w Kościele. I wtedy to bycie w Kościele tak naprawdę przynosi nam śmierć, a nie życie. Jeśli On nie jest pierwszy, jeśli On nie jest najważniejszy, jeśli nie robimy naszych rzeczy ze względu na Niego, to wtedy ta przestroga Mojżesza się do nas stosuje. Uważajcie. Uważajcie. Powiedziałem, że nie pijemy mleka i miodu, tylko ciało i krew Jezusa. Jest takie zdanie w pierwszym liście do Koryntian, to jest najstarszy tekst o Eucharystii, gdzie Paweł pisze, że jak ktoś spożywa ciało i krew Jezusa i czyni to nieświadomy tego, co robi, to śmierć sobie spożywa i pije. To śmierć sobie spożywa i pije. Paweł mówi dokładnie to samo, co Mojżesz. Tak? Idziesz do komunii i to nie jest moment spotkania z Jezusem i to nie jest moment miłości, tylko to jest jakaś pobożna praktyka, albo to jest zwyczaj, albo nie wiem, bo mama kazała. To cię zabije. To ci nie da życia. Wybierajcie życie. Wybierajcie życie. Zobaczcie, Jezus mówi dzisiaj w Ewangelii to samo. Nie? Jak chcesz koniecznie wszystko swoje zachować, to stracisz życie. Mówi do ludzi, którzy chcą za Nim iść. Mówią, deklarują, jesteśmy Twoimi uczniami. Nie? Jesteśmy Twoimi uczniami. Mówi, tak, jesteście moimi uczniami, to chodźcie za mną moją drogą. Jaka jest Jego droga? Jego droga to jest droga do Jerozolimy. To jest droga krzyżowa. Jutro jest pierwszy piątek w poście. Będziemy przeżywać drogę krzyżową. Dość szczególną zresztą. Chodź za mną. Jak? To mnie zabije. Nie. Kto weźmie swój krzyż codziennie? Z racji na mnie. Z miłości do mnie. To się liczy w tym tekście Jezusowym. Jak jesteś ze mną w takiej relacji, że ona ci pomaga nieść codzienny krzyż, to możesz być moim uczniem. Wszystko zyskasz. Wszystko zyskasz. Ale jak nie jesteś przy mnie i jak nie jesteś z racji na mnie gotów nieść swego krzyża, to byś cały świat zyskał. Jesteś skończonym bidakiem. Nie, w samym środku Kościoła. Pomiędzy wszystkimi uczniami Jezusa jesteś skończony widok. Takie jest to słowo. To jest słowo pełne miłości. To jest słowo pełne miłości. To jest właściwie ostatnie słowo Mojżesza. Prowadził ten naród 40 lat. Wreszcie ich doprowadził. Posyła ich do ziemi, do której sam nie wejdzie. I pełen miłości do nich mówi, idźcie tam, wejdźcie do tej ziemi. Ta ziemia jest dla was. To jest ziemia, którą Bóg wam obiecał. W tej ziemi obiecał wam życie. Tylko się go trzymajcie. Tylko w tej ziemi wybierajcie go nieustannie. Nie? Słuchajcie go, lgnijcie do niego. Znajdziecie tu życie w pełni, w obfitości. To jest wielkie słowo miłości, to jest wielkie słowo zachęty. Oczywiście jest też słowem przestrogi. Można by jeszcze długo mówić, ale chyba dość. Nie, chyba dość. Nie zgubmy Boga w Kościele. Nie zgubmy Jezusa w Kościele.
Wiem, że brzmi tak bardzo niby co? Podstawowo. Na tym polega rozeznanie, jakie przez ostatnie lata mają papieże. Najbardziej wstrząsająco to o tym mówił Benedykt XVI. Benedykt XVI mówi tak, że żyjemy w takim świecie, w Europie, w krajach, które mają bardzo dawną metrykę chrztu. Żyjemy w Polsce ochrzczonej ponad 1050 lat temu. Niby wszystko tu jest chrześcijańskie. Mamy wystarczająco dużo kościołów. Mamy swoje radia, telewizje, dzienniki, gazety. Mamy swoje instytucje charytatywne. Mamy partie, które mówią, że są chadeckie. Wszystko jest, wszystko jest. I ten Benedykt XVI, papież taki, wydawałoby się kruchy, słaby, z taką siłą stał przed nami i mówi: a macie wiarę? Macie Kościół, macie wszystko w tym Kościele, wszystko, co jest potrzebne. Macie zabezpieczenie materialne, macie zabezpieczenie prawne, macie nawet zabezpieczenie póki co personalne, księży nie brakuje. No wszystko jest, sakramenty są, katecheza w szkole, wszystko jest, wszystko jest. Macie partię, macie Caritas, macie instytucje socjalne, wszystko jest. Ten papież staje przed nami i mówi: wszystko macie, macie wiarę. A wiara to nie jest nic innego, tylko osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem. Jeden do jeden, twarzą z Nim. Nie? Patrzę Mu w oczy, słucham, co mówi. Jestem Jego uczniem. Zaczynam Go kochać. Kocham Go tak, że mogę wziąć na siebie krzyż codzienny. I wtedy to wszystko, co mamy, nas zbawia. To wszystko, co mamy, daje nam życie. Ale jeśli nie ma tej wiary, jeśli nie ma tego spotkania z Jezusem, to wszystko może nas zabić. I nie tylko nas, tylko jeszcze bardzo wielu innych ludzi, których skrzywdzimy. Więc takie jest to słowo. Ono jest bardzo mocne dzisiaj, na początek postu, ale post jest nie po co innego, tylko żebyśmy się odnaleźli w tym, co najważniejsze przed Bogiem. Przepraszam Was, bo się trochę rozgadałem, ale było chyba ważne. Amen.